Cześć Adam, Grzegorz, Sebastian. Witamy na kanale Auto Discovery. Dzisiaj będziemy pokazywać Toyotę Sienę i szczęśliwego właściciela, pana Sebastiana, który nam opowie o wadach i zaletach, ale chyba jest więcej zalet tego auta. No zdecydowanie więcej zalet. Więcej zalet. I dlaczego może, dlaczego Toyota i dlaczego Siena? No, od początku chciałem właśnie Toyotę Sienę głównie. Wcześniej jeździłem Mazdą 5, też rodzinny samochód, ale mniejszy, zdecydowanie mniejszy. Bardzo chciałem mieć odsuwane drzwi, bo tylne, bo to wiedziałem, że to jest pomocne przy dzieciach. Dlatego no, na rynku europejskim mało jest takich samochodów, mały wybór, więc zdecydowałem się właśnie na Stany Zjednoczone, tam było kilka do wyboru, ale Toyota Sienna, z tego co słyszałem, jest najlepsza jakościowo. Czyli opinia. Miał pan tak, opinia. Japońskie auto i wziął pan japońskie, bo, no bo będzie służył długo, tak? A w ogóle Pacyfikę brał pan pod uwagę na przykład, czy nie? Na początku brałem, natomiast mówię, dużo osób mówiło tam w internecie, nie tylko, osobiście też, że będzie trwalsze. Że jednak trwalsze jest Toyota Sienna. Więcej wytrzymuje i więcej warte. Więcej warte. To taka ciekawostka, bo jak czytaliśmy właśnie a propos gdzieś tam artykułu o Sienach, to dotarliśmy do artykułu wśród najdłużej utrzymywanych wśród właścicieli, czyli generalnie kupujecie samochód i w Stanach Zjednoczonych w 10 najdłużej utrzymywanych rodzinach samochodów chyba jest 6-7 Toyot, a Siena zajmuje drugie miejsce, czyli o ile średnia wynosi 5%, czyli tylko 5% ludzi trzyma samochód od 15 lat, to Sienę trzyma blisko, no powyżej 15%, nie? Czyli 3 razy większa jest ta średnia. Czyli to się przejawia generalnie z jakości, nie? Czyli tak. Ludzie są zadowoleni z samochodów. Tutaj a mamy... twój brat popsuł statystykę, bo sprzedał po dwóch latach. Ale wziął bardzo podobne pieniądze, więc też... Także nie może pan sprzedać przez najbliższe 14 lat tego. Zobaczymy. To wyszło akurat szczęśliwie, bo większość, które oglądaliśmy wtedy... Była naprzód. To tak. Było tylko i wyłącznie naprzód. Ten jakoś tak wyglądał paskudnie, przód rozwalony, dlatego mało... Ale był też... Nie wygląda źle przecież. No nie. Znaczy był niepalący, nie? Już nie pamiętam co tam, jakaś pierdoła. Nie, był palący, był palący. Mieliśmy palący, tak? Tak, tak. Ale wiem, że przelistowaliśmy kilka sztuk i tak... To nie znaczy, że w środku palone było, nie? Ale ta górnica była rozwalona chyba nawet. No taki kompletny pas przedni był wymieniony. Tu jeszcze był mały problem z częściami, nie? Bo to jest model po lifcie. 2018 rok, jak zobaczycie to, zobaczycie, że on się różni, no całkowicie przód jest przeprojektowany, jest zupełnie nowy grill, no i ten duża dolna klatka zderzaka, która sprawia, że ten samochód no, tak nowocześniej i agresywniej wygląda na drodze. No to, ale faktycznie był problem z częściami, zwłaszcza, że on ma jeszcze tutaj radar z przodu. On ma aktywny tempomat, tak? Tak, gdzie ma aktywny tempomat. Gdzie ten radar jest? Tutaj pod tym. Znaczku. Ten znaczek też musi być specjalny, za sam znaczek i radar krocie się płaci. No tak. Radar musi być, znaczy znaczek musi być specjalny, nie taki normalny. No tak, żeby wiemy, fale gdzieś tam. To zobaczymy pod maską, jak to wygląda. Tam jest... Jinx. Znaczek wybierania, o jest. Jest zbany pod szyba. Dary, ale do akumulatora czy do wymiany żarówek, no to jest taki funkcjonalny, nie? Nie, jeszcze jest jaki ten przepływka taka by była? Przepływą mierzysta przecież. Także silniczek jest złony, schowany, obudowany i w ogóle. No, ale dostęp do tego co jest, no do czy gorzej oleju, tam, do tylnej no, części silnika, tam, nie? Faktycznie. Jest niesamowite, bo ta maska, znaczy od przedniej szyby, od początku szyby do tego, do zderzaka jest bardzo krótka. Dobrze się manewruje, widoczność. Bardzo dobrze się manewruje, bardzo dobra widoczność, ale często się nacinam na to, że jak zaparkuję, to jeszcze mam pół metra zostawiam. Bo wie, zabezpiecznie, nawet Mazda 5 miała większą tą maskę i Asia tutaj nie ma czujników niestety z przodu. To no tak japońce mają czasami, że czujniku nie ma, kamerę zamontują, a czujnika nie będzie. To nie, no. nie mam pewności, ile jeszcze mam do przodu. Czasami jest tak, że po prostu za dużo tu zostawiam, przez co mi tył wystaje, ale to jest nauczenie się. Jest tu faktycznie wpięty radar, widać. Wpięci, nie?
Dobra, no to co? Działa ten radar, tak utrzymuje prędkość faktycznie? Tak, tak, warto z niego korzystać, bo niektóre to potrafią... Trochę... A do jakiej prędkości testował pan na autostradzie i do jakiej ten tempomat działał, Max? Do jakiej prędkości? No, te, bo to aktywny tempomat ma, rozumiem, tak? Znaczy... Bo na przykład Mazda Max 145 tak? I powyżej nie działa. Tak. Nie, no to ja jechałem 180, nie, 170 najwyżej i bez problemu. I działał na radarze, utrzymywał, no to Mazda 145, tak? Powyżej tej prędkości nie, nie ten. 160 na pewno działa, to wiem, bo jechałem tyle. W Niemczech. Nie, no dobra, działa, tak? Natomiast no, nie mam z tym problemu. Jedyne co, to jak dla mnie troszeczkę, przynajmniej na polskie warunki, za duże odległości między mną a samochodem poprzedzającym. A idzie tu trochę wyregulować? Tam jest pewnie, nie? Jakoś tam. W samochodzie w ustawieniach nie bardzo. To znaczy już jest ustawiony chyba na najmniejsze. Aha, a dalej się wydaje, że tak bezpiecznie, nie? Tak, to jest tyle problem, że mi po prostu zawsze się przyspieszam. Ktoś wyskoczy, on mi zaczyna hamować, ten ktoś zjedzie i samochód dopiero po jakimś czasie zaczyna przyspieszać, bo to nie tak od razu. To tak rwie pewnie jeszcze do przodu, czy nawet... Nie, nawet nie rwie, tylko już za mną zaczyna mi mrugać, nie? Nerwowość polskich dróg, nie? Tak. No to co, zobaczmy może wnętrze, no bo to jest największy atut tego samochodu, czyli duże, przestronne wnętrze, elektrycznie tutaj jest pełna elektryka. Zamykanie, otwieranie. W pełni elektryczne. Ale miejsce, nie te, potrzymaj. Nawet te, to co widziałem, nieregulowane fotele, praktycznie takie same miejsce jak z przodu z dwoma podłokietnikami. Czyli nawet jak się wsiądzie, nie? Ja mam prawie 2 metry. Zobaczcie, ile mam miejsca z przodu, nie? To jest... No, dużo jest. Oglądaliśmy nawet, nie? W którymś odcinku Durango. No to nie można porównywać minivana z SUV-em, nie? Nie. Komfort jest taki wsiadania, wysiadania. Nawet przejść między tymi fotelami to jest bajka, nie? Ale to jest specjalnie tak zrobione, z tego względu, że wejście na tył, na tylny rząd, jest przodem. Tu się przechodzi w miejscu i... Czyli ten fotel się w żaden sposób nie pochyla, nie? Czy nie pochyla się rząd? Można go pochylić, ale jest niewygodne. Tu pewnie tym, nie? Do przewożenia. No to teraz on się złożył po prostu. Krzesiek kurz pokazał. Widać, że dzieci jeszcze nie ma. Obca katapulta, nie? Żona się z nim teraz rozwiedzi, że to nie jest kandydat na męża, bo fotelu nie umie złożyć. A, że można było dosunąć je. Tak, że można było dosunąć i wtedy na przykład albo większą przestrzeń ładunkową się ma. Nie, no, ale tam między fotelami spokojnie, jak się złoży podłokietniki, tak, będzie można przejść. Tak, tam jest bardzo dużo miejsca. A dla mnie 4 instrukcji. A. Praktycznie jest więcej miejsca w bagażniku niż przy złożonych, nie? Bo... No tak, bo tu walizki można pionowo stawiać. Można pionowo, a jak się położy poziomo, no to praktycznie zajmuje dno i jeszcze na to można kłaść i kłaść i kłaść. No tak, bo tu bo faktycznie pod podłogą, no teraz jest bardziej praktyczne, ale tyle, że faktycznie jak się pojedzie gdzieś do... Bo te przednie fotele co, tylko się pcha do przodu, one się nie chowają, nie? Pod spód. Nie, nie chowają się. No tak, bo ma też napęd na 4 koła, no to też nie wiadomo, że ta podłoga, nie? Musi iść wał napędowy, bo w Pacyfice na przykład się chowają te fotele i wtedy można pojechać do Ikei i po dach zapakować, no ale ona ma napęd tylko na przód, więc wału napędowego nie ma do tyłu, więc nie ma no, tego problemu, zawsze mogę nie? Te fotele ze środkowego rzędu zdemontować całkowicie w domu. Można je wyciągnąć. Można je wyciągać. Znając Amerykanów to nie jest zbyt skomplikowane pewnie, nie? Tylko bez... Nie próbowałem, ale wygląda... Znaczy tam nawet instrukcja jest na fotelach, więc to można zrobić. Natomiast w Ikei robiłem zakupy, nie miałem problemu z załadunkiem, nawet jak te fotele były, także... No to domyślam się, nie? Auto jest dość duże, nie tak? Składanie lusterek nie ma. Elektryczny... Było opcjonalnie? Może wersji limity, bo to jest wersja prawie że najwyższa, nie? To jest XLE, jeszcze jest pakietem premium. Tutaj potem pokażemy, zobaczyć, nie? Ale jest też może być tak, że faktycznie nie. Tak. No to idziemy się teraz przejechać, to mówię już. Tak. Ale jak będą nie powiedział, to jeszcze raz mówię, jedziemy się przejechać. Jaką szafkę masz? Peleton. Kurde.
Jakże się tu czujesz? Kurczę, jak w kinie, mówię, patrzcie. Nie, akurat teraz pan nam puści jakiś film. Że jest bilety. Adam, bileter. Ale to 16 tysięcy kilometrów, obstawiam, że 10 tysięcy milion po prostu ma zaprogramowane. Tak, że ten, nie? To jest dotykowe pewnie, nie? Ha, i tu jest jeszcze ten, i tu jest jeszcze sterowanie, tak? Że ktoś sobie może z tyłu samemu temperaturę. Bo tu jest osobna, osobna klimatyzacja całkowicie, osobny nawet. Ale można stąd sterować i pewnie pan też może sterować, nie? Aha, tak, chłodnica tak. W ogóle jest osobna nawet. Tak, jest osobna chłodnica klimatyzacji na tył. To weź podkreśl temperaturę. Jest bardzo pasażerów. Dobra, tak, nie? Tak? No. Mamy lusterko do tyłu, nie? Tak, za pasażerów. Będziemy was widzieć, czy jesteście. No, no, ale to jest też fajne, żeby dzieci, nie? Bo tak... Żeby nie, ja no na ciebie trzeba, że się patrzeć, bo ty tak niepewny jesteś z tyłu. O kurde, jedzie to! Jedzie, jedzie! No lepiej niż Mazda. No, powiedziałem, że lepiej się jak ta Mazda odpycha. Ciekawe, czy ze 2 tony to waży? Prawie. 1900 czy coś takiego? Chyba co X3. Bo, o, troszkę więcej może. Ale tamten jest ile mniejszym SUV, nie? Faktycznie, ten przód jest krótki, a tu nie widać tego. Ale go nie widać. Bo nie? Deska idzie trochę do góry, nie? Tak, tak. Deska tak. Idzie do góry, później to idzie... Maska idzie w dół i nie jest takie to oczywiste, nie? Ile tam miejsca jest do przodu. No średnie spalanie widzę 13 litrów. No tak przyzwoicie, nie? Teraz przy takim... z 500 km. Nie, ostatnim, nie zasięg 500, a... Nie, zasięg. A jest zasięg, a to ciekawe. To jest... Historia pokaże z ile, faktycznie. Nie, to od początku tego, od początku... Bo to można zresetować, ale od początku produkcji tego samochodu. Chyba, że tam zresetował poprzedni właściciel, ale generalnie jak przyjechał, to miał 14 litrów na 100 km. No ja nim jeżdżąc zszedłem do 13. Prawie, jak w kinie, nie? Nie, ale naprawdę. Planowane LPG, czy nie? Powiem wam, że chyba nie jechałem tak komfortowym samochodem, żeby z tyłu było tak komfortowo. LPG, tak wygodnie. W momencie, kiedy bym rzucił gdziekolwiek tą butlę, no to stracę funkcjonalność tych siedzeń. No tak. I to dużo, a to jednak... No tak, bo butla by musiała iść w to miejsce, gdzie się fotele składają, nie? No. Tam chyba nie ma nawet miejsca na koło, szczerze mówiąc. Właśnie, jaki jest rozwiązany zapasówka? Jest zestaw naprawczy? Czy od spodu jest zapasówka? Nie ma chyba od spodu zapasówki. Wydaje mi się, że jest zestaw naprawczy. To Amerykanie raczej zestawu nie był potrzebny, oby się nie przydał. Teraz powinno słychać. To jest taki interkom wewnętrzny. Tak? Tak. Z głośników po prostu nasz głos teraz będzie słychać na tym siedzeniu. Właśnie? No to dla mnie lepiej. Jego stopowałem, a ty puszczałeś ten. A ja tylko chciałem, wiesz, na ekranie go puścić. A co, nie szedł na ekranie? No szedł, ale zanim, wiesz, wziąłem pilota, zanim ten tam mi wyłączyłeś. Ale nawet można ten, można... Niegrzeczny byłeś, nie ma zabawy. Wybrać jedną albo drugą stronę, nie? Albo puścić dwa filmy. Zablokowałeś rear system lock. To ty, Adam, chyba. No. Taki pilot. Ile? 6 biegów? 8, nie, właśnie ten. Od 18 roku po lifcie, czy od 17, może ciut przed liftem, weszło 8-stopniowa skrzynia biegów, która zastąpiła 6. Faktycznie trzyma tą odległość, nie?
dużo. I to jest minimalna odległość, jaką można utrzymywać? No tak. Teraz przyspieszy. Ale fajnie, bo płynnie to robi. Mazda jechałem teraz na aktywnym tempomacie, to tak agresywnie redukowała te biegi, czyli od razu rzucała po jeden, nawet dwa biegi, nie? Jeszcze pilnuje pasa ruchu cały czas. Ale ja bym powiedział, że ta auto jest lepiej jak Mazda wyciszona. No Mazdy są bardzo słabo wyciszone. Oczywiście jedno czyste hamulec, to tempomat się wyłącza automatycznie. Ale dodawać gazu mogę bez problemu, także... Korektę robi też toru jazdy, czy pipczy tylko przychylczy? Robi, delikatną robi, natomiast no musi złapać... Czyli Durczok by dojechał do Warszawy? No niekoniecznie, to nie jest Tesla. to nie jest Tesla, poza tym... On chyba X6 miał, nie? X6 miał. No ja wiem, że autonomous driving, nie? Ale on chyba BMW X6 dojechał, nie? Taki dystans pokonał. Z aktywnym tempomatem, musi z mi tutaj złapać pasy widzieć. Tak, widzieć pasy teraz jakoś nie może złapać, ale na zielono się też zaświeca i wtedy faktycznie robi jakoś tam. No wiadomo, że to nie będzie za nas kierował, nie, ale korektę jakoś tam zrobi, nie? Tak. Także naprawdę wyposażenie wysokie, dużo bajerów. Bardzo dobra dynamika, nie? I wyciszenie. Nie, taka kultura pracy słychać silnika i skrzyni biegów fajnie pochodzi wszystko. Jeśli chodzi o spalanie, to tak jak mówiłem tu wcześniej, jak jeżdżę sobie tak do pracy nim, czy tak spokojnie na trasie, to poniżej 13 schodzę bez problemu. Co straszyli na forach, że tak 13 to musi wziąć na pewno 4x4. Natomiast wiadomo, jak tutaj się świeci eko. W sporcie to nie będzie się nigdy świecić jako. Czyli ekonomiczna jazda. Jest, mamy eko. Tak, jest. I wtedy faktycznie schodzi mi do takiej średniej 12-13. Czasami nawet poniżej 12 jestem w stanie zejść. No to na pewno 8 biegów skrzynia pomaga, nie? Natomiast zdarzyły się momenty, jak na bardzo krótkim odcinku zimny silnik musiałem przycisnąć, żeby szybciej gdzieś dojechać. To po krótkiej jeździe, jak on się wyłącza, pokazuje średnie spalanie na tym odcinku, co się jechało, to mi pokazało 27. No to daj. No ale mówię, to w specyficznych warunkach. Widziałem filmy, że w takiej Sienie przerabiałem taką Sienę, jak kupują dwie osoby. Jak kampera. Jak kampera. Robią z tyłu normalnie łóżka, znaczy jedno łóżko, mini kuchnię i generalnie... A nie, jeszcze proszę. I generalnie jadą po całej Ameryce, podróżują w ten sposób. No da się, jest na tyle przestrzeni, że spokojnie. No tak, no niestety Siena nie jest oferowana w Polsce, że się wejdzie do salonu, to tydzień dobry, poproszę Sienę, nie? Więc... W całej Europie to jest. Tak. Tylko to jest na Stanach. Jedyny ratunek we własnym imporcie, nie? No i też jest taka ciekawostka, że Siena to chyba jedyny minivan, nie tylko można kupić napędem na 4 koła, ale też z fabrycznym przystosowaniem dla osoby niepełnosprawnej. Tak. Czyli, że, tak, że tutaj no, otwieramy prawe... Ostatnio nawet nieumyślnie komuś taką propozycję wysłaliśmy. Ktoś pytał o Sienę. Tam nie zajrzeliśmy na zdjęcie do środka, tam takie, wiesz, przystosowanie dla osoby niepełnosprawnej. Nie, no, że to platforma i że to siedzenie normalnie ci wyjeżdża. Tak osiada, że jesteś w stanie, tak jakby wiesz, bezpośrednio chyba tam jakoś na wózek się kogoś przełożyć albo przesiąść kogoś, no więc... Tutaj już bloki dopychają przy samej autostradzie, nie? Także w tym odcinku to już wszystko. Dziękujemy panu Sebastianowi za udostępnienie. Tak. I za przejażdżkę, pokazanie nam. I przejażdżkę, tak. Bierzemy na weekend następny raz. Jak będziemy jechać, wiesz, na jakiś kawalerski, to... Albo do Ikei. Albo do Ikeika w Krakowie, więc tym miłym akcentem żegnamy się z wami i zapraszamy do kontaktu z nami. Niżej adres mailowy i zapraszamy również na grupę do Facebooku. No i oczywiście numery telefonu też są. Do subskrypcji kanału. Tak, oczywiście. Jest. Do zobaczenia, cześć. Cześć.